Witam serdecznie, nazywam się Michał Niemczyk i prowadzimy dom aukcyjny w Warszawie pod nazwą Antykwariat właśnie Niemczyk. Chciałem Was serdecznie zaprosić na naszą świąteczną aukcję, która potrwa od 10 grudnia do 13 grudnia, czyli od soboty do wtorku. Będą to 4 dni pełne emocji. Natomiast dzisiaj chciałbym się skupić na wyjątkowej kolekcji, którą otrzymaliśmy do sprzedaży. Będzie to pierwsza część tej kolekcji. Ja dokładnie przeczytam Wam informacje od klienta i trochę opowiem o monetach rosyjskich. Była to kolekcja zbierana przez jednego człowieka, jednego klienta przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Mamy przyjemność sprzedawać całą kolekcję monet miedzianych i aktualnie jest to ponad 90 egzemplarzy na tej aukcji. Jest podzielone to na odpowiednią dział, czyli w pierwszym dniu macie oddzielną całkowicie kategorię. Będzie to monety miedziane, kolekcja rosyjska. Kolekcja warmińska, dokładnie tak to nazwaliśmy, ponieważ pan pochodzi z Warmii i poprosił, żeby to nazwać jako kolekcja warmińska monet Katarzyny II i pierczekanów Pawła I, więc tak brzmi nazwa tej kolekcji. Przygotowaliśmy dla Was 90 egzemplarzy na tą aukcję. Następne egzemplarze pojawią się już na kolejnych aukcjach, więc naprawdę tego jest dość dużo. Posłuchajcie sami, jak w ogóle cała historia rozpoczęła się od kolekcjonowania tych monet, ponieważ jest to bardzo ciekawe, że pan, który to zaczynał wtedy, nie miał jeszcze dostępu do takiej literatury, jak my dzisiaj mamy. Bitkin dopiero potem dostał Bitkina, którego mógł uzupełniać swoimi notatkami, więc jest to bardzo ciekawe, jak kiedyś ludzie nie mieli takiego dostępu jak my do wiedzy i prawda, nie było to tak rozszerzone, że dzisiaj wchodzimy sobie na jakiś coin archives i na przykład sprawdzamy sobie zestawienie monet, jakie typy, czy tam na MDV-ru w przypadku monet miedzianych Katarzyny II. Kiedyś czegoś takiego nie było, internetu nie było, były tylko książki i własna wiedza, którą mogliśmy sobie odnotowywać, porównując swoje walory z innymi walorami, które znaleźliśmy na aukcjach bądź u innych kolekcjonerów na stoiskach, na targach albo po prostu w prywatnych kolekcjach. Więc taka kolekcja oznacza się niebywałą cierpliwością, aby to zebrać. Posłuchajcie o samej kolekcji. Ja Wam będę pokazywał monety. Tak jak powiedziałem, monet na tą aukcję jest przygotowanych 90 egzemplarzy. A teraz posłuchajcie krótkiej historii powstania kolekcji właśnie tych miedzianych monet i pierczekanów Pawła I. Ja Wam będę pokazywał monety i trochę Wam przeczytam list od kolekcjonera, który prosił, aby to wszystko pokazać i przedstawić na filmie. Na początku lat 90. ubiegłego wieku, gdy padał wieczny kraj rat, a niektóre związkowe republiki walczyły o pełną niepodległość, całkowicie przypadkowo rozpocząłem zbierać miedziane monety Katarzyny II o nominale 5 kopiejek. Kupiłem pierwszą taką monetę w ładnym stanie i bardzo mi się spodobały. Byłem już doświadczonym kolekcjonerem z ponad 20-letnim stażem. Zacząłem sukcesywnie nabywać kolejne ładne pięciokopiejkówki. Miałem możliwość wybierania takich ładnych monet z kilkuset sztuk za jednym razem. Najłatwiej było zebrać jednak roczniki z literami M, czyli moneta Mnica, Jekaterynburg, chociaż trudno było znaleźć ładne monety z lat 60. i 70. oraz niektóre roczniki nawet z tej Mnicy. Wśród setek przeglądanych monet mało było monet z literami MM, czyli Moskwa, SPM, czyli Sankt Petersburg, CM, czyli Sestorjeńsk, KM, czyli Suzuń, AM, Mnica, Annisk i TM, Teodozja. Z wielu tysięcy przejrzanych monet tylko jedna była z literami TM. To świadczy o rzadkości tych monet. W przeglądanych monetach zauważyłem pięciokopiejkówki wybite na krążkach monet o nominale 10 kopiejek i zacząłem je wybierać. Za jednym razem zazemble jedną lub dwie takie sztuki albo w ogóle. Później zwróciłem uwagę, że niektóre pięciokopiejkówki z literami M są wybite na innych niż typowe krążki monety. Miały dużo większe lub mniejszą średnicę. Były cienkie lub grube oraz miały dużo większą lub mniejszą wagę niż typowe pięciokopiejkówki. Było to już widać za pierwszy rzut oka. Takich monet było też jednak bardzo mało. Zacząłem odkładać takie nietypowe monety do połowy lat 70. Zebrałem całą kolekcję pięciokopiejkówek, która będzie wystawiana na kolejnych aukcjach firmy pana Michała Niemczyka. Dopiero po nabyciu pierwszego wydania katalogu monet rosyjskich Bitkina mogłem usystematyzować w jakimś stopniu swoją kolekcję. Autor jednak nie dotarł do wielu odmian, które znajdują się w tej kolekcji. W kolekcji są niespotykane i dotychczas nieopisane odmiany monet o nominale 5 kopiejek wybitych za panowania Katarzyny i jej syna Pawła I. Pawłowskie pierczekany. Oprócz bardzo rzadkiej pięciokopiejkówki literami TM są dwie monety w innym kolorze, żółte. Z tego, co później
dowiedziałem się, te monety zostały wybite z metalu z przetopionych zdobycznych szwedzkich dział, tak zwany lekki brąz. Pawłowskie pierczekany zostały wybite na monetach Piotra III o nominale 10 kopiejek. Na niektórych monetach jeszcze widać nominał 10 lub datę 1762. Większość pawłowskich pierczekanów z tej kolekcji jest nadal nieopisanych. Jak okazało się, te monety były wybijane nie tylko w Jekaterynburgu i Anińsku. Z katalogu Bitkina wynika, że właśnie te przebitki na monetach Piotra III były wybijane niezużytymi stemplami Katarzyny II lub całkowicie nowymi stemplami. Miałem możliwość przejrzenia wielu pięciokopiekówek i mogłem odłożyć takie, które zostały wybite na nietypowych, niespotykanych krążkach. Dopiero po 2010 roku do tej kolekcji zostały dołączone monety wybijane dla Syberii. Wszystkie syberyjskie monety zostały zakupione na aukcjach za granicą lub w Polsce. Są to 3 sztuki zakupione w Polsce, pozostała pochodzi z zagranicy. Przekazałem swoje kolekcje do sprzedaży na aukcjach, aby jakiś autor przyszłego katalogu rosyjskich monet miał możliwość zapoznania się z dotychczas nieopisanymi odmianami pięciokopiekówek regularnego bicia i ich przebitek. Życzę kolekcjonerom powodzenia na aukcjach i nabycia jakiejś dotychczas nieopisanej rzadkości do swoich zbiorów. Taka druga okazja może się długo nie trafić. Właściciel kolekcji w.r.r. Jak widzicie, taka kolekcja, zebranie takiej kolekcji zajmuje nawet i kilkadziesiąt lat. Właściciel tej kolekcji poświęcił, można powiedzieć, swoje życie na kolekcjonowaniu odmian, na poszerzaniu swojej wiedzy w nieznanych tematach, ponieważ literatura nie mówiła mu o wszystkich egzemplarzach, które zgromadził w tej kolekcji. Mamy do czynienia z jednymi z najpiękniejszych monet tutaj pięciokopiejkowych, które wystąpiły na rynku. Szczególnie na dużą tutaj uznanie zasługują monety syberyjskie. Są to monety niezmiernie rzadkie i większość monet niestety, ale okazuje się, że są nieoryginalne. Tutaj natomiast mamy potwierdzenia z zagranicznych domów aukcyjnych od kolekcjonerów, że są to monety oryginalne, więc na pewno też to jest jako uznanie dla kolekcjonera niesamowitej kolekcji kilkuset egzemplarzy pięciokopiejkówek i dziesięciokopiejkówek. Więc ja serdecznie zapraszam, ponieważ zaczynamy 10 grudnia. Będą to dwie ostatnie kategorie, czyli możemy się spodziewać licytacji w godzinach wieczornych, no ale tak jak sam tutaj kolekcjoner powiedział, możecie nabyć nieopisane, ogromne rzadkości do swoich kolekcji, albo możecie nabyć całość i oczywiście napisać na nowo historię monety rosyjskiej. Ja serdecznie zapraszam i powodzenia na aukcji.